Dzisiaj film zaczynamy od herbaty, a to z tego powodu, że jest bardzo zimno. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Jesteśmy dzisiaj na zbiorniku narożniki, gdzie przyjechaliśmy spróbować zapolować na karasie, różne karasie, ale przede wszystkim na karasie nasze rodzime, złote polskie karasie. No i jesteśmy nad tym zbiornikiem w okresie, w którym jeszcze w zeszłym tygodniu mieliśmy przepiękną polską, wiosenną, ciepłą pogodę z temperaturami dochodzącymi do praktycznie 20 stopni w szczytowych momentach dnia. Natomiast w weekend mieliśmy drastyczne załamanie pogody. Mieliśmy temperatury ujemne, obfite opady śniegu. Tutaj jeszcze za moimi plecami, po drugiej stronie, w zaciemnych miejscach jest dość sporo tego śniegu. Także przyjechaliśmy tutaj połowić, wydaje mi się, w dosyć takich ekstremalnych warunkach. Jest zimno, jest bardzo wiecznie, ale wydaje mi się, że są to fajne warunki, żeby pokazać Wam łowienie w sytuacjach takich, jakich jest bardzo często na wiosnę, czyli drastyczne załamanie pogody, przymrozki w nocy. Te ryby bardzo często reagują na to w sposób bardzo wyraźny. Zwłaszcza na takich zbiornikach jak za moimi plecami, czyli na wodzie generalnie dość płytkiej, na którą bardzo mocno oddziałują moje temperatury. O samym łowieniu jeszcze opowiem Wam za moment, natomiast kilka słów o samej wodzie. To jest zbiornik narożniki, ulokowany nieopodal Goszczy, czy szerzej Dąbrowy Tarnowskiej. Zbiornik, na którym już kilkukrotnie nagrywaliśmy materiały filmowe, ale były to materiały poświęcone łowieniu na spławik, czy na spławik, ale na metodę odległościową. Zbiornik, który niegdyś obfitował, w, może nie okazy, ale w sztuki srebrnych karasi Japońców. Ten zbiornik dwa razy zmieniał właściciela. Najpierw właścicielem, dzierżawcą wody był Polski Związek Wędkarski. W momencie, gdy ta dzierżawa ustała, no to Polski Związek Wędkarski postanowił, że spuści ten zbiornik, zabierze całą rybę, którą uda się odłowić, no i w takim stanie przekaże ten zbiornik kolejnemu dzierżawcy. Kolejny dzierżawca, w momencie, gdy dzierżawa ustała, nie została przedłużona, zrobił dokładnie to samo. Czyli spuścił zbiornik niemal do zera, odłowił, co się z niego dało. No i przekazał ten zbiornik dla nowego dzierżawcy i okazało się, że nowym dzierżawcą jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, który gospodaruje tutaj na tym zbiorniku już od 2 lat. I pomimo tego, że ten zbiornik naprawdę został bardzo mocno doświadczony przez te rzeczy, o których powiedziałem Wam wcześniej, on w dalszym ciągu jakoś się broni. Jest on dość rybny, po części przez zarybienia, po części przez to, że jest to po prostu dosyć żyzna woda i pomimo tego, co tutaj się działo wcześniej, tu zawsze ryby były w mniejszej lub większej ilości. No i dzisiaj przyjechaliśmy sobie sprawdzić, jak dużo tych ryb tutaj pozostało, jakie ryby można łowić. Nastawiamy się na złote karasie. Chyba tyle tytułem wstępu. Teraz zrobimy sobie towar i powiem troszeczkę o taktyce wędkowania w takie dni jak dzisiaj. Dobra. Zazwyczaj te kwestie zanętowe przy rozrabianiu zanęty pokazuję tak troszeczkę w wersji skrótowej, natomiast pomyślałem sobie, że tak dawno nie pokazywaliśmy bardziej szczegółowo przygotowania zanęty, że w tym filmie poświęcimy kilka minut, żeby Wam to pokazać, jak ja to robię. Więc mamy na dzisiejsze wędkowanie przygotowany dość prosty towar. Po części jest to towar, który gdzieś tam pozostawał z wcześniejszego wędkowania, więc go sobie wyrobimy. Natomiast jest to towar, który zawsze sprawdza mi się przy łowieniu karasi. Praktycznie zawsze, zwłaszcza w sytuacjach takich jak teraz, gdzie mamy początek wiosny, zimną wodę, łowisko, w którym być może nie będzie za dużo ryb, czas po drastycznym ochłodzeniu, kiedy te ryby na pewno będą bardzo słabo żerować. To jest pewne. Dlatego do wędkowania należy przygotować zanętę raczej ciemną, to po pierwsze. I po drugie zanętę, wydaje mi się, dość drobną. No i taką zanętą, jeśli chodzi o grubość frakcji, jest zanęta Timarmix Valance. Widzicie, paczuszka napoczęta.
To jest zaleta, która została nam z wędkowania na zbiorniku Korzeń. Film, który nagrywaliśmy 2 tygodnie temu. Tą zaletę sobie rozrobimy. Zużyjemy resztkę tej paczki. No i tu mamy drugą, świeżą pakę. Myślę, że nie będziemy potrzebować więcej jak powiedzmy tą paczkę i resztkę drugiej. No i zanętę oczywiście musimy sobie dowilżyć. Normalnie dowilżyłbym ją, wymieszałbym ją z użyciem myszarza, natomiast na potrzeby filmu, pomimo tego, że jest zimno, to sobie ją rozrobimy ręką, dowilżając bardzo uważnie, żeby tej zanęty na samym wstępie nie przemoczyć. Zawsze można ją domoczyć później. No i zwróćcie uwagę, że nie dałem żadnego barwnika do zanęty. Generalnie jeśli chodzi o zanętę, ja ją wolę po prostu przyciemniać sobie ziemią bełchatowską. Nawet niewielka domieszka tej ziemi potrafi przełamać nam kolor zanęty. Może nie będzie ona czarna, ale zacznie wpadać w kolor takiej gorzkiej czekolady, czyli to już jest, powiedziałbym, kolor odpowiedni. No i fajnie, zanęta. Ona, jak się ją po prostu weźmie do ręki, ta zanęta bardzo mocno przypomina na przykład zanętę Sonobite Smudge Method Mix. Ona jest bardzo drobna, po dowilżeniu dosyć mocno puchnie, jest dosyć puszysta. Dzięki czemu ona dość łatwo jakby rozmywa się na dnie, co jest wskazane przy łowieniu na klasyczny feder. Natomiast pomimo tego, że ta zanęta jest lekka, dosyć puszysta, to należy pamiętać o tym, że jest to zanęta, która ma dosyć stonowaną pracę. Generalnie ta zanęta była pierwotnie zaprojektowana przez Timara do łowienia na jeziorze Valence, tam gdzie kilkukrotnie odbywały się spławikowe mistrzostwa świata. No i główną rybą, która się tam poławia, są niewielkie leszczyki. Czyli praca tej zanęty musi być bardzo mocno stonowana. Ona jest idealna do łowienia małych leszczyków, ale również i karasi. I ta zanęta w naszych lokalnych polskich warunkach, jeśli chodzi o łowienie karasi, ona naprawdę wielokrotnie świetnie mi się sprawdziła. Za każdym razem, kiedy łowimy karasie, korzystam albo z tej zanęty, znaczy najczęściej z tej zanęty. Czasami, jeśli łowimy większe karasie, czy w szczycie sezonu, posiłkuje się domieszką zanęty krucjan, która jest grubsza, bardziej taka jaskrawa, żółta. Natomiast w większości przypadków używam tej zanęty. Ona świetnie sprawdza się przy łowieniu na feder, bo nawet w sytuacji, gdy bardzo mocno ją dowilżymy, ta zanęta, ona w dalszym ciągu ma bardzo dużą łatwość rozmywania się, wymywania się z koszyka, dywanowania na dnie. Także jest to zanęta, która fajnie sprawdza się przy łowieniu federowym. Dodamy jeszcze kapkę wody. Ta zanęta już praktycznie wpiła maksimum wody, którą może wciągnąć. Przynajmniej na teraz. Fajnie. Już zaczyna się robić taka jak trzeba. Natomiast ona oczywiście w przeciągu najbliższych 10-15 minut wypije sobie jeszcze trochę wody. Śmieci za moment zutylizujemy. Zanętę sobie przykryjemy, niech ona sobie tutaj dochodzi. I teraz przygotujemy sobie glinę. Glinę będziemy przygotowywać po pierwsze do przyciemnienia mieszanki. O tym Wam powiedziałem wcześniej. I po drugie, być może do zubożenia tej mieszanki. Przy czym należy pamiętać, że przygotowując się do wędkowania, nic nie można założyć w 100%. Generalnie mamy wiosnę i łowienie, powiedzmy, czystą zanętą, ono najczęściej, nie mówię, że zawsze, ale najczęściej wiosną nie jest skazane. Natomiast dzisiaj będziemy podawać towar w taki dosyć specyficzny sposób. Podamy towaru bardzo niewiele, dosłownie 8-10 malutkich koszyczków, którymi będziemy łowić na wstępie. Nie spodziewam się dużej ilości brań na początku, więc podając tak małą ilość towaru, siłą rzeczy możemy sobie pozwolić na to, żeby łowić praktycznie czystą zanętą. I tak będziemy nęcić na początku. I tą glinę wykorzystamy, jak powiedziałem wcześniej, do przyciemnienia mieszanki, ale gdyby się okazało, że tych ryb jest naprawdę bardzo mało, nie wiem, będziemy odławiać pojedyncze rybki, może się okazać, że nęcenie czystą zanętą nie będzie w porządku. Będziemy podawać czystą zanętę koszyk za koszykiem i zamiast jakby napędzać ryby do brania, pobudzać je do żerowania, te brania będą nam gasnąć. No bo te ryby po prostu będą się przekarmiać, one zamiast
powiedzmy, szukać towaru na dnie, być cały czas pobudzanym do żerowania, one będą miały bardzo dużo tego towaru, który będzie łatwo dostępny. No i jakby nie będą skore do tego, żeby akurat pobierać sprzętę, którą będziemy mieli na haszyku. No bo będzie tam tyle różnego rodzaju, czy jokersa, czy jakichś pojedynczych pinek, czy latające gdzieś tam na dnie zanęty, że one niekoniecznie muszą być skuszone do szybkiego brania sprzętów, które są na haczyku. No, także no wszystko zależy od brań. Tą zanętę przygotowuję, tą glinę przygotowuję mimo wszystko w dość dużej ilości, bo będziemy mieli półtorej paczki. Natomiast no, gliny zawsze lepiej jest mieć więcej, bo nigdy nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie, czy będziemy potrzebować tej gliny dużo, czy będziemy potrzebować tej gliny mało. Jeśli chodzi o mieszankę glin, to mam tak, pół paczki ziemi bełchatowskiej, tutaj chodzi o kolor. Ta ziemia bardzo ładnie przyciemni nam całą mieszankę. Natomiast pewnie widzicie w kadrze za moimi plecami, jak wygląda tafla w tym momencie. Mam bardzo mocny boczny wiatr. Ja jestem w kapturze, bo ten wiatr jest przeszywający. Mam nadzieję, że nie słychać zbyt dużych szumów w mikrofonie. Natomiast przez to, że jest ten wiatr, będziemy mieli uciąg na dnie. I do mieszka takiej ciężkiej gliny rzecznej, ona na pewno będzie tutaj bardzo wskazana. Nie jest to czynnik decydujący, ale dla własnego, można powiedzieć, dobrego samopoczucia, czy dla przekonania, że to, co robię, jest dobre, przygotuję sobie ciężką glinę. A propos wiatru, wszystko tutaj lata. I przygotowanie gliny sprowadza się tak naprawdę do wymieszania ze sobą obydwóch składników, czyli ziemi bełchatowskiej i gliny rzecznej. To wszystko po wstępnym wymieszaniu jest dosyć pulchne. I trzeba to po prostu dowilżyć. Delikatnie. Tak, żeby ta glina zaczęła się, no powiedzmy, delikatnie brylić, ale nie może być ona za mokra. W wiaderkach mamy już gotową i glinę, i zanętę. Pokażę Wam teraz w zbliżeniach. Zawsze jest dylemat, czy przecierać towar, czy nie przecierać towaru. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Generalnie, łowiąc na feder, ten towar zazwyczaj nie musi być przecierany, zwłaszcza jeśli rozdrabiamy towar mieszadłem, to on jest na tyle rozdrobniony, spulchniony, że nie trzeba go przecierać przez sito. Jeśli łowicie ryby, które lubią zanętę dewanującą, też nie ma konieczności przecierania zanęty i gliny przez sito, chyba że przetrzecie zanętę i glinę razem, tak żeby jakby wetrzeć w zanętę cząsteczki cięższej gliny i ją dodatkowo dowilżyć. To wtedy wydaje mi się, że tak. Natomiast ja od dłuższego czasu przestałem przecierać zanętę i glinę przed wędkowaniem. Poza sytuacjami, w których ta zanęta musi być dobrze napowietrzona, na przykład przy łowieniu płoci. To tak. Natomiast w pozostałych przypadkach tego nie robię. Wystarczy rozmieszać towar mieszadłem. No i zobaczcie, jak wygląda glina i zanęta, którą przygotowałem sobie do wędkowania. Więc tak, na początek kolor. Zobaczcie, jaki to jest ciemny. Jest to praktycznie czarne. No i jest to taki kolor, jaki chciałem osiągnąć. Zobaczcie, że ta glina, ona jest dowilżona do tego stopnia, że ona utraciła taką sypką strukturę. Jakby się jej przyjrzeć z bliska, to mamy tutaj jakieś takie zbitki mineralne, jakieś takie agregaty, większe okruchy. Ta glina, ona zaczęła się już brylić. No mamy tutaj różnego rodzaju bryłki, gruzły. No to znak, że zanęta, że glina jest dobrze dowilżona. Gdybyśmy dowilżyli ją bardziej, no to już ta glina byłaby zdecydowanie za mokra. To wszystko się bardzo fajnie klei. Zaczyna mieć już taką strukturę plastyczną, ale jeszcze nie jest to przewilżone. To jest wszystko dobrze dowilżone i to jest optymalna wilgotność zanęty. Jak będziecie sobie rozrabiać taką glinę, to po prostu to wyczujecie. W momencie, jak zaczną Wam wypadać po prostu takie pomniejsze bryłki z mieszanki, no to znaczy, że już jest ok. W drugim wiadrze mamy zanętę. Tej zanęty mamy rozrobione stosunkowo dużo, bo tu jest ponad 3 litry. Jesteśmy przygotowani na to, że będziemy łowić praktycznie czystą zanętą w niewielkiej ilości i to jest nasz plan wyjściowy. Natomiast jak to się rozwinie dalej, no to zobaczymy. Zanęta jest pulchna, jest również dobrze dowilżona. Widać, ma tutaj plastyczną strukturę. No to jest takie, powiedziałbym, trochę więcej jak optymalne dowilżanie zanęty. Nazwijmy ją zanętą lekko przewilżoną.
Troszkę ciężko się tutaj zorganizować na tej półce. Wiatr nam tutaj wszystko zwiewa, no ale spróbujemy. Więc tak, może zanim towar, to najpierw pokażę Wam zestaw, bo wydaje mi się, że to będzie coś dosyć istotnego dzisiaj. Więc w ogóle zacznę od tego, że spodziewamy się raczej słabych brań ryb. Bądźmy szczerzy, raczej nie będzie tu żadnego rybnego Armagedonu, więc pod te delikatne brania ja spróbowałem się dostosować zarówno wędką, jak i zestawem, z którego będę korzystał. Będę łowił dzisiaj niezbyt daleko od brzegu, mamy bardzo mocny boczny wiatr. Łowisko praktycznie na całej rozciągłości ma podobną głębokość, więc wydaje mi się, że nie ma sensu szukać tych ryb bardzo daleko. Lepiej postawić na precyzję i będziemy dzisiaj łowić 20 metrów od brzegu. Do takiego delikatnego łowienia na niedługim dystansie, do dzisiejszego łowienia wybrałem wędkę Sherman New Generation Picker o długości 3 metry i ciężarze wyrzutowym do 40 gramów. Co ważne, wędka jest wyposażona w delikatną półuncjową szczytówkę. To chciałem podkreślić. Wiosna, delikatne brania, staramy się stosować możliwie jak najdelikatniejsze szczytówki. Jednak, żeby spotęgować, powiedzmy, widoczność tych brań, dalsza część zestawu jest tak zbudowana, żeby mi w tym pomóc. Łowię dzisiaj z zestawem opartym na plecionce. Plecionka o grubości 0,10 mm jest nawinięta na kołowrotek Sherman Pro o rozmiarze 4000. Kołowrotek dobrze Wam znany z poprzednich filmów. No i dalej mamy zestaw końcowy. Po pierwsze koszyczek. Na początek gramatura. 25 gramów, czyli jak na 20 metrów dosyć ciężko. Natomiast mamy boczny wiatr i żeby celnie podawać ten zestaw w łowisko, koszyczki rzędu 15-20 gramów na pewno będą za lekkie. Tutaj dobre będą koszyczki 25-30, a przy mocnym wietrze i 40 gramów mogłoby być w porządku. Jednak gramatura to nie wszystko. Zwróćcie uwagę na rozmiar. To jest malutki koszyczek, tak zwany naparstek. I tym koszyczkiem siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie podać dużo towaru. Także ja będę zaczynał od łowienia tym koszykiem, będę nim nęcił i będę nim dalej wędkował. Natomiast ten koszyczek nie jest bezpośrednio przymocowany do plecionki. Zwróćcie uwagę, że na przelocie mamy zamontowany troczek. Troczek bardzo lekki, wykonany z plecionki. No i mamy dwie niewielkie agraweczki. Tu jest z Prestona taki Diamond Swivel w rozmiarze 20, chyba 22, w każdym razie najmniejszy, jaki, albo 12, w każdym razie najmniejszy, jaki jest. To jest leciutki krętliczek i tu mamy też niewielką agraweczkę na dole. I to wszystko ma nam zapewnić możliwie jak najbardziej luźny zestaw przy braniu. Tutaj nie ma niczego, co mogłoby stawiać opór rybie. Zestaw oczywiście opiera się o stoperek. I poniżej stoperka mamy zamontowaną feder gumę. I teraz to jest bardzo ważny element zestawu, bo tak, łowimy niedaleko od brzegu, na zestaw z plecionką. I do tego zestawu mamy zamontowany cieniutki przypon. Do przyponu dojdę za chwilę. Natomiast w momencie, gdybyśmy wykonywali jakieś agresywne zacięcia, brania byłyby nieco bardziej agresywne, mogłoby dochodzić do zrywania przyponów, zwłaszcza przy zacięciu. I żeby ograniczyć możliwość zerwania tego przyponu, ja mam zamontowaną feder gumę poniżej koszyczka. To jest taki, no może 12, może 15 cm odcinek feder gumy, który ma mi zabezpieczyć ten zestaw przed zrywaniem. I poniżej, na końcu feder gumy mam pętelkę i do pętelki mam dowiązany przypon. Tak to wygląda. Nie mam tutaj żadnej szybkozłączki. Przy tych delikatnych zestawach ta szybkozłączka nie jest potrzebna. Może nawet przeszkadzać. Tym bardziej, że będę łowił na ochotkę, na niedużych odległościach, więc tu nie będzie problemu z plątaniem przynęty. Na ochotkę lub na ochotkę z pinką, to zobaczymy. No i dalej mamy przypon o grubości 0,10 mm, czyli dość cienki. Przypon nie jest długi, bo on ma około 45 cm plus tam powiedzmy tych 10 cm skrętki, więc mamy 55 cm przyponu, czyli można powiedzieć praktycznie najkrótszy regulaminowy przypon. I dalej bardzo ważna część zestawu, moim zdaniem, haczyk.
To jest model Special Brim w rozmiarze 20. Haczyk bardzo fajny w sytuacjach, gdy rybki żerują delikatnie. On jest wykonany z bardzo lekkiego, ale mocnego drutu. Co więcej, ma stosunkowo szeroki łuk kolankowy, czyli to będzie haczyk, który będzie dobrze trzymał rybę, będzie się nim bardzo dobrze te rybki zacinało i holowało. Także przy takim delikatnym łowieniu haczyk naprawdę sprawdza się świetnie. On, jeśli chodzi o wygląd, praktycznie jest kopią Supermatcha, haczyka, którego chyba używam najczęściej, przy czym jest wykonany z cieńszego drutu, no i ma zdecydowanie mniejszą rozmiarówkę. No, także tak to wygląda, jeśli chodzi o zestaw. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o zestaw. Teraz odłożymy sobie powiedzmy litr zanęty i około 300 ml gliny. Teraz to sobie wymieszamy. Może jeszcze delikatnie złamiemy kolor tej zanęty, tak wizualnie ją sobie przyciemnimy. No i to jest mieszanka, którą będziemy mieli przygotowaną na wstęp i na dalszą część wędkowania. Ważne robaki, wydaje mi się, na dzisiaj, czyli Jokers. O, tego Jokersa mamy nieco ponad pół gazety, czyli około 250 ml, natomiast jego tutaj nie trzeba będzie bardzo dużo, tak mi się wydaje. Fajny, w dobrej kondycji ukraiński Jokers. Weźmiemy sobie taką nieco większą grudkę. Ile tutaj mamy? Może 50 ml? Tą 50 cały czas rozpraszamy sobie w zanęcie tutaj z boku. No i to jest towarek, który, powiedzmy, podamy na następie w łowisku. Bardzo prosto. Dość sporo zanęty. Też sporo Jokersa na wstępie. Tak to wygląda. Przewaga zanęty. Wyraźnie widoczny Jokers. I myślę, że to jest taki towarek, który, jeśli będą tutaj karasie, to powinny się w nim ustawić. Zanęta taką, jak lubią, Jokers, no i pojedyncze pinki, ale te pinki będziemy dozować sobie później. No i teraz bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o taktykę na nęcenie, na wstęp. Spodziewamy się tutaj niewielkiej ilości brań. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj zaszklankować łowisko, stworzyć tam bardzo duże pole łowienia, w którym te karasie będą się gdzieś tam rozpływać i będą potrzebowały bardzo dużo czasu, żeby zlokalizować naszą przynętę. O ile będą chciały tą przynętę podjąć, bo może się tak zdarzyć, że w takiej dużej masie towaru one po prostu nie chciałyby żerować. Więc nęcenie rozpoczynamy w bardzo, bardzo delikatny sposób. Taki na parsteczek. No i na wstępie podamy 8, może 10 takich koszyczków. Powiemy niedaleko. To, na czym się skupiamy, to przede wszystkim precyzja w łowieniu. Gdybyśmy podawali towar szklanką, mówilibyśmy duże ryby z dużą ilością towaru podaną na wstępie, moglibyśmy sobie pozwolić na nieco mniejszą precyzję. Natomiast przy takim wędkowaniu jak tutaj, najważniejsza, absolutnie najważniejsza jest precyzja. Jeśli nie będziemy łowić precyzyjnie, jeśli rozproszymy sobie tą rybę, to możemy zapomnieć o skutecznym łowieniu.
Czekamy teraz na pierwsze branie. To jest trzeci rzut. W poprzednich dwóch rzutach chyba miałem jakieś delikatne obcierki, natomiast nie było żadnej takiej pewnej bierki, także być może jakieś ryby tam są. Zazwyczaj, kiedy dzieje się tak, jak wspomniałem, że mamy jakieś obcierki, nie mamy pewnych wjazdów, no to coś może być z przynętą na haczyku, albo to nie jest taka przynęta, jak ma być, albo nie jest to taki gabaryt przynęty, jak ma być, także przynętami trzeba będzie sobie troszeczkę pożonglować. Można też spróbować prowokować ryby do brania, albo mając troszeczkę dłuższą podpórkę niż ja mam dzisiaj, przesuwając wędkę po podpórce, albo można po prostu zrobić coś takiego, delikatnie wybrać żyłeczkę kołowrotkiem. Koszyk nie jest jakoś specjalnie ciężki, dno jest twarde, więc ten koszyczek no bez problemu po tym dnie się przesuwa. O, teraz miałem jakieś szarpnięcie. Łowienie dzisiaj jest bardzo trudne. Mamy założoną dosyć delikatną szczytówkę półuncjową. Teoretycznie przy takich warunkach jak teraz, gdzie no mamy fale, mamy wiatr i no jest sporo tych drgań przenoszonych na szczytówkę, nie byłoby błędem użycie szczytówki twardszej, czyli powiedzmy jednouncjowej. Natomiast ja dzisiaj jak gdzieś tam sobie założyłem, że tych brań będzie niedużo, raczej będą to brania delikatne, no i stąd ta szczytówka półuncjowa. Natomiast jeśli dobrze opatrzy Wam się ta szczytówka, to jak ona się zachowuje na fali, na wietrze, to gdzieś z całej gamy tych ugięć prędzej czy później będziecie w stanie jakby odróżnić nawet delikatne. O, widzieliście, teraz było branie. Delikatne stuknięcia. Zobaczcie, jakie to branie było delikatne. Mieliśmy zestaw z plecionką i było tylko szarpnięcie. Aczkolwiek przy łowieniu karasi bardzo często jest tak, że takie szarpnięcie to już jest wszystko, czego możemy oczekiwać. Na tym 50-centymetrowym przyponie ta ryba stoi już z przynętą w pysku i nigdzie się nie rusza. Bardzo często tak jest, że po takim braniu, po upływie 3-4 minut, my ściągamy zestaw do brzegu, a tam już na zestawie wisi karaś. Spróbujemy jeszcze raz sprowokować. Tak, minęło nam w tym momencie 4 minuty. Zostawię zestaw jeszcze może ze 30 sekund i spróbujemy zmienić przynętę na powiedzmy 2 bądź 3 ochotki. Generalnie ochotka to jest taka przynęta, która dobrze sprawdza się wiosną. Teraz miałem na haczyku dość sporą przynętę w postaci chyba 4 pinek. No tak sobie wymyśliłem, że mamy na dnie troszeczkę zanęty, troszeczkę jokersa i chciałem przede wszystkim na tle tego towaru, który tam jest na dnie, wyróżnić tą przynętę, którą mam na haczyku. Stąd na początek założyłem dużą przynętę, no ale po tych kilku pierwszych rzutach widać, że ta przynęta chyba przynajmniej na ten moment, bo nie jest powiedziane, że ona na przykład za 2 godziny nie będzie lepsza niż jakaś delikatna przynęta typu 2 ochotki czy ochotka z pinką. Na ten moment ta przynęta jest gorsza. O, żeby nie być gołosłownym, zobaczcie, mówiłem Wam o braniu, minęły 2 minuty, nie było żadnej sygnalizacji na szczytówce. No i mamy pierwszą rybę dzisiaj. Także to dla mnie może być ten znak, żeby spróbować jeszcze minimalnie skrócić ten przypon. No to będzie na pewno karaś. To jest typowe zachowanie dla karasi. O kurczę. O, tutaj przy brzegu tak dosyć szarpnął na tym delikatnym przyponie. A, złoty karaś. Fajnie. No to mamy pierwszego karasia dzisiaj.
Udało się. Fajny. O. Taka rybka, mniej więcej za 20 kilka centymetrów, gramowo około 300 gramów. Przepiękny, polski, rodzimy złoty karaś. Jeśli chodzi o aspekty wizualne, to oprócz lina chyba najładniejsza ryba, jaka pływa w naszych wodach. Mamy kolejną rybkę, to będzie karaś numer 4. Natomiast na branie tego karasia czekałem bardzo długo. Złoty karaś. Do tej pory złowiłem trzeciego złotego karasia, jednego srebrnego, jednego małego leszczyka. Ten karaś jest najmniejszy z wszystkich. Taki, myślę, około 2-gramowy. Rybkę sobie odczepimy i zmienimy nieco taktykę łowienia i już Wam mówię dlaczego. Zmęciliśmy sobie wstępnie łowisko powiedzmy 10 koszykami. Łowiliśmy koszykiem mniejszym cały czas. Po pierwszych 3 rzutach powiedzmy miałem branie. Później miałem w dosyć dobrym tempie chyba 4 albo 5 brań. Jednego nie zaciąłem, znaczy nie może nie tyle co nie zaciąłem, tylko po prostu przy zacięciu czułem, że była ryba i po prostu hak prześlizgnął się po wardze. W każdym razie te brania były dość szybko, ale im dłużej łowię, tym brania są gorsze. Dłużej czekam na te brania, jakość tych brań jest gorsza, ryby trzeba prowokować do brania. No i o czym to może świadczyć? Problemy mogą być 2. Jeden to jest przetowarowanie, a drugi już szczątkowa ilość towaru, która została na dnie. Skoro w szybkim czasie miałem 5 brań, jedno po drugim, i te brania w miarę jak łowię małym koszyczkiem słabną, no to tutaj odpowiedź jest prosta. Po prostu tych ryb jest może nie dość sporo, ale sporo na dnie i one chcą pobierać dzisiaj spożywkę, dlatego z tego małego koszyka po powiedzmy 40 minutach łowienia zrezygnujemy. Zaczniemy łowić koszyczkiem o rozmiar większym. Wrzucę 2 koszyki, żeby sobie skumulować troszeczkę towaru na dnie i trzecim zacznę łowić. Dobra, więc tak, na razie ten mały koszyczek, ten naparsteczek odstawiamy. On jest troszeczkę za mały moim zdaniem. Możecie zobaczyć, jaka będzie różnica w gabarycie. To jest może nie 4 razy większy, ale 3 razy większy koszyczek, bo jest i dłuższy, i w średnicy nieco większy. Także powiedzmy, że będziemy teraz jednorazowo podawać 3 razy więcej towaru. Koszyczek nie za ciężki, 21 gramów. Nie łowimy daleko, dodatkowo jeśli nabijemy ten koszyk towarem, on powinien celnie latać na wietrze. Co więcej, ten koszyczek jest wyposażony w takie małe loteczki. Wielu wędkarzy uważa, że te lotki zostały do tego koszyka dołożone po to, żeby ten koszyk nie zapadał się głęboko w mule. Być może jest również i taka funkcja tych lotek, natomiast uwierzcie mi, że na wietrze te koszyki dużo lepiej latają, dużo stabilniej z tymi lotkami, także w sytuacjach takich jak dzisiaj, jeśli mam możliwość korzystania z takiego koszyczka z lotkami, to jest naprawdę wskazane. Damy sobie garsteczkę Jokersa do koszyka. Tak to wygląda. Joker jest gdzieś tutaj wciśnięty do środka. On nie jest rozprowadzony w glinie. No i mamy tutaj sporo panenty. I zrobimy teraz tak. O, spokojnie, bardzo dobrze to szczegla. W ogóle go ten wiatr nie zbiera. Jeden koszyczek trafił do wody.
na sucho, bez przynęty. No i teraz założymy sobie przynętę. Może tym razem miks pinki i powiedzmy dwie ochoteczki. Tutaj zostało kilka larw, więc je sobie damy do koszyczka. Weźmiemy też taką niewielką szczyptę Jokersa. Ależ to wszystko się tutaj w mikroskali dzieje. Szczypta Jokersa, kilka larw ochotki. No ale niestety takie jest łowienie na wiosnę. Zwłaszcza przy takich warunkach jak dzisiaj, gdzie po tym ekstremalnym ochłodzeniu no widać, że te ryby zgasły. Jak byliśmy tydzień temu, łowiąc na metodę, to naprawdę już dość sporo tego towaru do wody wpadało i widać, że ryby się nakręcały. Potrzebowały coraz więcej towaru i było ok. Natomiast dzisiaj no na razie wszystko się kręci wokół takiego wędkarskiego minimalizmu. No i zobaczymy, czy teraz te ryby na to takie minimalnie bardziej obfite donęcanie. O, zobaczcie. Coś tutaj. O! Dopnę jeszcze troszeczkę ten zestaw, bo trochę plesionki zostało na. Oho! Na wodzie. Dobra, ładnie się zestaw dopiął. No i co, zobaczymy. Coś tam się działo. Były jakieś potrącenia. Szczerze mówiąc, nie bardzo byłem gotowy, żeby po prostu zaciąć to branie. I jest ładny odjazd. No i to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Trzeba się wpasować z towarkiem i będzie dobrze. Łowienie jest fajne, bo łowimy bardzo delikatnym zestawem. Ryby bardzo waleczne, chociaż nie jakieś bardzo duże. To są wszystko takie rybki za 300 gramów. Może uda nam się dzisiaj złowić jakiegoś większego karasia. W ogóle dziwna sprawa z tym karasiem tutaj, bo z tego co kojarzę, tutaj nigdy nie było żadnych zarybień złotym karasiem. Także też ciekawe, skąd ten karaś się tutaj pojawił. I co to będzie? Karaś złoty. I zobaczcie, jaka też jest różnica jakościowa wielkości tej ryby. Mieliśmy małego karasia przedtem, a teraz z powrotem już taki właśnie około 250-300 gramowy okaz. O, rybka się nam wypięła, ale bardzo ładna taka sportowa rybka. No, pogodę mamy, jak widzicie, tylko dla naprawdę wytrwałych wędkarzy. Nie no, jest zimno, jest wiecznie, jest śnieżnie, jest ponuro. Także jeśli chodzi o pogodę, to jest naprawdę kiepsko, natomiast zgoła inaczej jest, jeśli chodzi o ryby.
Wędkowanie jest dzisiaj wymagające, nawet powiedziałbym bardzo wymagające, natomiast też jest bardzo satysfakcjonujące. Mija nam teraz druga godzina wędkowania, mamy w tym momencie już 11 karasi na osi. Oprócz tego mieliśmy dwa karpie, takie kroczki, w momencie gdy bardzo obficie towarowałem jokersem, pojawiły się te karpie. No i złowiłem też jednego leszczyka. Także no coś się dzieje. Natomiast jak mówię, łowienie tych karasi, pomimo że dość trudne, to naprawdę jest bardzo satysfakcjonujące i każdy kolejny karaś bardzo cieszy. Tym bardziej, że są to polskie karasie. Jeśli chodzi o brania, no to można powiedzieć, że brania występują jakby w dwóch scenariuszach. Pierwszy jest taki, że zarzucam zestaw w łowisko, no i to branie następuje szybko, powiedzmy do minuty, czy do półtorej minuty. A drugi scenariusz jest taki, że na branie trzeba czekać dość długo. Nie ma sensu tutaj wyciągać tego zestawu, powiedzmy po 3-4 minutach. Warto poczekać 7-8 minut na branie. No i praktycznie za każdym razem na to branie idzie się doczekać. Natomiast warto też te brania sprowokować. Jeśli przez 2-3 minutki przynęta zalega nieruchomo na dnie, warto ten zestaw podciągnąć i bardzo często taka prowokacja kończy się braniem. Jeśli chodzi o przynęty, to na ten moment rotowałem wieloma przynętami, nawet przygotowałem sobie dendrobenę, zaraz ją sprawdzę. Natomiast łowiłem te karasie na same ochotki, na 3-4 pinki, na pinkę z ochotką, na 2 pinki, 2 ochotki. Mam wrażenie, że mimo wszystko ta ochotka na haczyku jest tutaj potrzebna, chociażby po to, żeby po prostu dopiąć ją do pinki. Generalnie chyba jest lepiej, jeśli chodzi o brania, także do każdej, coś tam się dzieje, do każdego rzutu, delikatne potrącenia, na haczyk zakładam mimo wszystko ochotkę, no, o, to już można było zaciąć, no tak to jest, ręce mocno wychłodzone, także po prostu trzymam je w kieszeniach, żeby je chociaż troszeczkę zagrzać i jak są takie niesygnalizowane pojedyncze szarpnięcia, nie zawsze uda się po prostu złapać za wędkę znowu. Coś tam jest, coś tam się kręci. Nawet może mieć ten karaś już robaka w pyszczku. Ale poczekamy jeszcze sekundkę. Jeśli przez minutę nie będzie brania, to on prawdopodobnie już będzie wisiał na haczyku. No, także ta ochotka się naprawdę przydaje, wracając do tematu przynęty. No i wydaje mi się dosyć istotna sprawa to jest też zestaw, bo mówimy naprawdę dzisiaj bardzo delikatnie. Mały haczyk, cienki przypon. Niektóre brania są dość agresywne, o, tak jak na przykład teraz. No i chyba teraz będziemy mieli kroczka, na moje nieszczęście. I szczerze nie lubię tych kroczków łowić. W każdym razie ta Feder guma, ona bardzo ładnie amortyzuje. Przede wszystkim ten moment zacięcia. Jeśli chodzi o sam hol, no to również. Zwłaszcza przy tak cienkim przyponie, naprawdę ta Feder guma się przydaje. Chyba będzie kroczek. Ale widzicie, jak bardzo fajne łowienie. No trzeba momentami poczekać na to branie, ale satysfakcja z wycięcia tego brania z późniejszego holu jest naprawdę przeogromna. O nie, chyba mamy jakiś zaczep. Udało się wyciągnąć rybę z zaczepu. Ale kurczę, dosyć, ryba jest na pewno większa, tak? Albo być może jest podczepiona. Natomiast
Nie wiem, czy będzie to kroczek, bo gdyby to był karp, wydaje mi się, że on by troszeczkę mocniej nam po prostu odjeżdżał. Natomiast ta ryba tak dość tempo idzie do brzegu. Karaś. Karaś, tylko zobaczcie, podczepiłem go za płetwę. Stąd taki mocny odjazd. Ale mamy kolejnego już karasia. Odklikamy go sobie teraz na klikerku. 12 ryba. Brania. No w tym momencie już są, że tak powiem, cały czas w tempo. Także rybki nam się już ustawiły ładnie w polu łowienia. Karasie nieduże, no ale nasze polskie złote rodzime. Piękne rybki, więc satysfakcja z łowienia tych ryb też jest bardzo duża. No, a my teraz jeszcze na pewno zostaniemy sobie z godzinkę i spróbujemy dołowić jeszcze kilka fajnych karasi, tym bardziej, że one są, one żerują, także no, trzeba to wykorzystać. No, teraz im dłużej wędkujemy, tym z rybami jest coraz lepiej. Mamy więcej brań i również jakościowo te ryby są już coraz większe. Także mamy kolejnego już troszeczkę większego karasia. To już są takie rybki, a pewnie może nie po pół kilograma, ale, no ale to już są takie o 400 gramowe. Piękne polskie złote karasie. Przepiękna ryba. Musicie wybaczyć. Przedostatnią rybę sobie sfotografuję. No. Okej. No przepiękny karaś. No i co? Pokażę wam, spróbujemy nagrać ostatnie branie dzisiaj, ostatnią rybę. Przy tej częstotliwości brań, która jest, raczej nie będzie to trwać długo. Także poczekajcie chwilkę, w międzyczasie temu pięknemu karasiowi zwrócimy wolność. Przepiękna ryba. Tutaj przynętę już znacie, także nie będziemy tutaj tego w szczególe pokazywać. Mówiłem o tym wcześniej. Bardzo mocno wieje. Zobaczymy, czy uda się zaciąć rybę. Troszeczkę jokersa do koszyka. O, coś takiego. Bardzo ważne, żeby precyzyjnie podać zestaw w łowisko. Bardzo fajnie łowi się dzisiaj tym sermanem. O, wędki już nawet nie odkładam w tym momencie na podpórkę. Łowię z kolana. Wybiorę sobie tylko luz. O, i myślę, że branie maksymalnie 2 minuty. Przyjdzie nam poczekać. Szczytóweczka blisko wody, tak żeby ograniczyć wpływ falowania, wiatru.
plecionki, która gdzieś tam jest właśnie targana przez wiatr i przez fale. No i na tej półuncjowej szczytówce naprawdę widać każde, absolutnie każde pstryknięcie. O, teraz to ja dopiąłem delikatnie zestaw. No, coś tam się już dzieje. W zasadzie można było już to delikatne szarpnięcie na upartego przyciąć. Natomiast poczekamy, aż tą szczytówkę troszeczkę mocniej nam szarpnie. To wszystko są przymiarki. Być może jakieś obcierki. Kurczę, jak nazwać, we wcześniejszych rzutach praktycznie brania były od razu, natomiast teraz jak chcemy coś nagrać, to no to czekamy troszkę dłużej na branie. Ostatnie branie dzisiaj. No. Tam już była jakaś reakcja ze strony ryby. Bardzo takie chimeryczne potrącenie. Jest. Również będzie fajny, nieco większy karaś. Uhuhu. Ależ te ryby tutaj chodzą. No i przez cały dzień, nie licząc jednej sytuacji, w której musiałem zmienić haczyk, nie spiąłem żadnej ryby w trakcie holu, także bardzo fajnie sprawdzają się dzisiaj te haczyki Special Bream. Dobrze trzymają rybę, fajnie się rybki na te haczyki wcinają. I zobaczcie, im bliżej końca, tym coraz większe ryby. Aż szczerze mówiąc, nie chce się kończyć takiego wędrowania. Fajne jest to, że no udało się jakby rozpracować te ryby. Na początku było ciężko, ale im dłużej ta dzisiejsza sesja trwała, tym było coraz lepiej, aż do takiego momentu, jak widzicie teraz, czyli praktycznie co rzut w bardzo dobrym tempie doławiamy sobie karasie. Co więcej, to są coraz większe rybki. Ten co prawda ma w okolicy powiedzmy 300 gramów, ale tych kilka wcześniejszych karasi było troszeczkę większe. Także tak wygląda nasza ostatnia ryba dzisiejszego dnia. Teraz ją sobie wypuścimy. No i za moment jeszcze, jak zawsze, zaproszę Was na kilka słów podsumowania, jak wyglądała ta nasza cała dzisiejsza sesja. No i wskażę w tym podsumowaniu te chyba najważniejsze rzeczy, które dzisiaj pozwoliło sobie tutaj bardzo fajnie połowić. Tak jak zaczynaliśmy dzisiejszy film od herbaty, tak samo będziemy go kończyć. Chciałem teraz podsumować to dzisiejsze wędkowanie. Kończymy z wynikiem 24 ryb. Łowiliśmy nieco ponad 3,5 godziny, czyli no generalnie dość krótko, ale muszę Wam powiedzieć, że pogoda, temperatura, wiatr strasznie dzisiaj po prostu utrudniały wędkowanie. No dosyć dobrze zmarzłem, natomiast z drugiej strony ryby wszystkie te trudy przynajmniej mi wynagrodziły z nawiązką. No i jak dzisiaj łowiliśmy? Generalnie przymierzając się do tego wędkowania, gdzieś tam sobie założyłem, że ryb nie będzie bardzo dużo, raczej będą one brały dosyć chimerycznie. No i żeby je móc skutecznie łowić, trzeba będzie łowić dzisiaj bardzo ubogo. I to w dużej mierze się potwierdziło, bo do dzisiejszego wędkowania, patrząc po ilości jokersa, który mi pozostał w gazecie, na 3,5 godziny zużyłem może około 100 ml, może troszkę mniej. Czyli generalnie bardzo mało. Jeśli chodzi o inne robaki, no to może zużyłem taką większą garść ochotki haczykowej, którą dawałem do koszyka. Pinkę używałem tylko i wyłącznie na haczyk, czyli tego towaru było bardzo mało.
Głównym towarem, którym dzisiaj używałem, była zanęta, praktycznie czysta zanęta, natomiast podawałem ją tylko i wyłącznie koszyczkiem, którym później wędkowałem, na początku niewielkim naparstkiem, natomiast później w trakcie wędkowania zauważyłem, że te ryby potrzebują coraz więcej zanęty. I tak jak na wstępie podaliśmy 8 koszyczków, to wystarczyło na kilka ryb, tak później założyłem 3 razy większy koszyczek, no i w zasadzie po podaniu 2 koszyczków rybki z powrotem wróciły w pole łowienia i do końca wędkowania, do utrzymania tych ryb w łowisku wystarczył spokojnie ten koszyczek, w którym łowiłem. Natomiast ważne było to, żeby odpowiednio dozować jokersa. Jokersa nie mogło być ani za mało, ani za dużo, bo kiedy tego jokersa było za mało, brania się kończyły, ryby odpływały, gdy było go za dużo, no ryby zaczynały, były w łowisku, natomiast te brania były, tak jak powiedziałbym, bardzo chimeryczne lub zdarzały mi się brania kroczków. Po prostu było tam gęsto od robaków i w polu łowienia pojawiały się karpie, więc trzeba było odpowiednio tego jokersa dozować. Najlepiej było dać większą szczyptę co drugi rzut. Bardzo fajnie to utrzymywało i pobudzało karasie do łowienia. Co ważne, w trakcie łowienia ryby nie tylko się napędzały, ale również poprawiała się ich jakość. Na początku łowiłem około 200-gramowe karasie, natomiast im bliżej końca łowiłem coraz więcej takich sztuk około 400-gramowych, czyli no powiedzmy 2 razy większych, więc tutaj ta poprawa jakościowa była naprawdę bardzo, 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 bardzo duża. Również częstotliwość brań im bliżej końca, tym była lepsza. Na samym końcu brania już były praktycznie powiedzmy do 2 minut. Także tak to wyglądało, jeśli chodzi o kwestie towarowe. Jeśli chodzi o kwestie sprzętowe, moim zdaniem bardzo ważna była wędka z delikatną półuncjową szczytówką. Ja mówiłem dzisiaj wędką Sherman New Generation Picker. Brania były bardzo dobrze sygnalizowane. Hole, no praktycznie 99,9% tych holi zakończyła się sukcesem. Wędka dobrze pokazywała brania i bardzo ładnie amortyzowała odjazdy ryb. No i zarówno w sygnalizacji, jak i w późniejszych holach bardzo pomagał zestaw. Mówiłem zestawem z plecionką. To a propos sygnalizacji, natomiast a propos skutecznych holi, bardzo ważne było użycie feder gumy, która ładnie amortyzowała nam przypony w trakcie zacięć i w trakcie późniejszych holi, a było to ważne, bo łowiłem cieniutkim przyponem o średnicy 0,10 mm z haczykiem w rozmiarze 20, czyli bardzo delikatnym zestawem, i żeby tych ryb nie gubić i nie zrywać, no to użycie feder gumy było tutaj moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo ważne. I tyle. Tak wyglądało to dzisiejsze wędkowanie. Wędkowanie wydaje mi się dla mnie takie bardzo satysfakcjonujące. Dla Was, mam nadzieję, będzie to bardzo ciekawy materiał. Jeśli rzeczywiście tak było, no to zostawcie pod tym filmem lajka, tak żeby nas motywować do dalszej pracy, żeby troszeczkę rozruszać algorytmy YouTube'a, żeby ten film się bardzo fajnie gdzieś tam później wyświetlał i polecał. Jeśli macie jakieś pytania do tego wędkowania, no to też piszcie o nich śmiało w komentarzach. Ja oczywiście na te pytania wszystkie niezwłocznie odpowiem. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to zostawcie na nim suba, tak żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi produkcjami, których mam nadzieję w najbliższym czasie nie będzie brakować. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!